A więc początek pracy w Bielsku, taki można powiedzieć niepewny. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który przychodzi, nowy człowiek, który przychodzi do klubu, nie znając tego klubu, prawda, nie wiedząc nic praktycznie o zawodnikach, to ma jakąś tam obawę, ale z drugiej strony pewność tego typu, że wierzy w to sam, w siebie i to co robi. I dlatego to, że wylądowałem w Bielsku, to w dużej mierze zasługa na pewno trenera Szyszynowicza, który z tego co się orientuje, polecił moją osobę Turowi, działaczom Tura, bo wiedział, że po powrocie z zagranicy jestem tak zwanym wolnym człowiekiem do wzięcia, jeśli chodzi o trenera. I spędziłem tutaj naprawdę, od pierwszego okresu był to bardzo cudowny mój okres, szybki kontakt z zawodnikami, w trakcie poznawania tych zawodników i ta pierwsza runda na pewno nie była jakaś tam olśniewająca, aczkolwiek ja bym ją podzielił na takie jakby dwa etapy. W pierwszym etapie było coś takiego, że dobre, można tak powiedzieć, występy dwa. Potem przyszedł występ porażka z Michałowem i wtedy usłyszałem takie piękne zdanie od innego człowieka, że bo tam z Michałowem zawsze się gra źle. Ja tego nie chciałem w ogóle przyjąć, dla mnie takie rzeczy nie funkcjonują w mojej głowie. I wiedziałem, że popełniłem pewien błąd, bo też się w jakiś sposób zachłysnąłem dwoma zwycięstwami. I ogólnie była to ciężka runda, wiadomo, trzeba się poznać, trzeba poznać zawodników, trzeba umieć się motywować, trzeba dobrać sposób treningu do ich umiejętności, do ich mentalności. Ale widziałem, że jak przetrwamy najgorsze, to tylko może nas spotkać wszystko to, co najlepsze. Potem ciężka praca w okresie przygotowawczym, zimowym. Naprawdę zespół wykonał ciężką pracę. Potem zdałem sobie sprawę z tego, że trzeba nam najlepiej trzech wzmocnień, ale to już takich prawdziwych wzmocnień. Super się stało to, że zgłosił się do nas Marcin Witkowski w tym czasie. Udało nam się namówić, może nie mnie osobiście, ale zawodnikom naszego zespołu na to, żeby Michał Martyniuk wrócił do zespołu, bo wiadomo jakim to jest człowiekiem, jakim zawodnikiem, że potrafi strzelać bramki. I to udało nam się i nagle coś zaskoczyło, nagle z niewiary, bo prawda jest taka, że po pierwszej rundzie, kiedy mieliśmy bliżej do spadku niż do awansu, nikt tak naprawdę nie wierzył w to, że to może awansować, ale mi to wszystko pasowało. Ja cieszyłem się, że tak jest, bo tylko spokojną pracą, cichą można coś osiągnąć. Ja natomiast wierzyłem. Byli wśród nas jeszcze, mówię o członka zarządu, ludzie, którzy tak samo po cichutku wierzyli jak ja. Nas było dosłownie dwóch, trzech. Ja widziałem, że mam za sobą kogoś i ten ktoś ciągnie mnie w dobrym też kierunku, bo nie oszukujmy się, jestem tylko człowiekiem, ja też potrzebuję na to, żeby ktoś przyszedł, pogłaskał po plecach, prawda, i powiedział, stary, jest fajnie, naprawdę zespół się rozwija i tak było. No a potem, jak już powiedziałem, przyszła ciężka praca. Po drodze zaczęliśmy też gubić pewne elementy, tak jak Krzysia Ciuszkiewicz, młody chłopak, nagle objawienie rundy jesiennej. Dlaczego objawienie? Bo strzelił najwięcej bramek. Nagle prasa się pojawiła, bielska, wywiady z Grzesiem, co mi się bardzo nie spodobało, bo ja wiedziałem, że to tylko może zaszkodzić. I tak jak myślałem, tak też się stało, że nagle chłopak, nie to, że uderzyła mu głowa sodowa do wody, nie, ale nagle jest fajnie, no to po co się rozwijać? To taki jeden z przykładów. Dlatego szybciutko po przeczytaniu tego fajnego artykułu z Grzesiem powiedziałem, że Grzesiu, fajnie, tak powinno być, co właśnie ludzie docenili, ale pamiętaj, praca jest najważniejsza. Ale gdzieś po drodze tego samego Grzesia zgubiłem. Dlatego te okresy były takie różne, one musiały być różne, bo tu mówię, bo człowiek za czym pozna środowisko, za czym pozna piłkarzy, działaczy, ich sposób myślenia. Oni poznają sposób myślenia człowieka, który przychodzi do klubu. Niemniej ogólnie nie była to zła runda. Wynikami na pewno nie najlepsza, natomiast widziałem, że ten zespół się cementuje, że ten zespół nagle zaczyna czegoś pragnąć i to był ten pierwszy krok najważniejszy. Kiedy spotkaliśmy się w przerwie zimowej, zaczęliśmy rozmawiać a może byśmy tak zaatakowali trzecią ligę, prawda? To wiadomo, że niewiara jest tak wielka, bo jak się ma więcej punktów straty, mówię, bliżej do spadku niż do awansu, to nikt normalny i logiczny w takie rzeczy nie wierzy. Natomiast z tego względu, że jestem nienormalnym i ja wierzę właśnie w rzeczy tak zwane nieosiągalne, udało mi się tak delikatnie napompować. Tylko prosiłem o jedną rzecz, bez żadnego rozgłosu, jeśli chodzi o prasę, o działaczy, żeby o tym nie mówić, żeby to zostało w zespole, że to zespół sam będzie się kreował.
No i przyszła przepiękna, przepiękna wiosna, zespół zaczął się nakręcać, Marcin Witkowski, Michał Martyniuk został naszym najlepszym strzelcem. Nakręcili tak naprawdę cały ten zespół i stało się rzecz fantastyczna, gdzie z takiego kopciucha zrobiliśmy się nagle piękną księżniczką i zajęliśmy drugie miejsce w lidze i przyszedł upragniony awans, na pewno dla mnie, ja pierwszy raz w życiu prowadząc zespół awansowałem. No to będę później pierwszy raz w życiu spadł, to inna sprawa. To inna sprawa, niemniej mówię. Cieszyliśmy się ogromnie, a po drodze jeszcze szedł Puchar Polski, no ten słynny Puchar Polski, gdzie świadomie ze swoim współpracownikiem Mirkiem Carem, trenerem Carem, doszliśmy do wniosku, że ten Puchar Polski traktujemy tak troszeczkę na zasadzie, dajemy szansę grania młodym, bądź tym, którzy w lidze mniej grali. Ale nagle okazało się, że potencjał tego zespołu zaczyna się robić wielki, bo młodzi radzą sobie wspaniale. Ci, co nie grają, albo bądź grają mało, nagle w Pucharze Polski z zespołami trzecioligowymi radzą sobie cudownie. To był znowu sygnał dla nas na to, że w tym zespole tkwi wielki potencjał, że ten zespół autentycznie może zrobić coś fajnego. Oczywiście po drodze było wiele ciężkich spraw, ciężkich rzeczy do tak zwanych orzechów do przełknięcia, bo to nie jest tak, że w życiu wychodzi wszystko to, co człowiek zaplanuje. Końcowy sukces był tym, co planowaliśmy, ale po drodze też mieliśmy różnego rodzaju zloty i upadki, ale to o tym nie chciałbym w tym momencie mówić. Niemniej to był cudowny nasz rok, no wiadomo, w awans do trzeciej ligi, finał Pucharu Polski. Szkoda, naprawdę szkoda, bo ten zespół wtedy, kiedy grał w finale Polski, grał już na tak zwanych oparach. Myśmy mieli mimo wszystko małą kadrę, a graliśmy mecze, bo to była taka słynna wiosna, praktycznie środa, sobota, środa, niedziela. Czyli graliśmy jak prawdziwi zawodowcy, chociaż nie będąc zawodowcami. I przy małej kadrze było widać, że ten zespół już nie ma czemu oddychać, że te, jak to się po piłkarsku mówi, oddycha rękawami. I wtedy w finale Polski, gdyby nie jeden fatalny błąd jednego zawodnika, nie wiem, czy nie cieszylibyśmy się z tak zwanej podwójnej korony, a tak przyszło nam tylko być w finale Polski, zaliczyć w historii tura finał Pucharu Polski na szczeblu oczywiście województwa, plus awans do trzeciej, był to ogromny sukces. Ale właśnie ten finał Pucharu Polski pokazał mi, że na trzecią ligę trzeba już ten zespół uzupełnić. Nie mówię wzmocnić, ja nigdy nie używam takiego słowa wzmocnić, bo na wzmocnienia są potrzebne ciężkie pieniądze. A widziałem, że w klubie wtedy takich pieniędzy nie ma, ale na pewno ten zespół trzeba wzmocnić. No i przyszedł właśnie ten okres przygotowań do trzeciej ligi.